cześć widzowie! Jest takie miejsce w Warszawie, które wygląda jakby nie było z Warszawy, ale jest w Warszawie! Wjeżdżają tutaj ludzie spoza Warszawy i z Warszawy, więc dla takiego warszawiaka można się poczuć jak na dobrej takiej imprezowni gdzieś w polu. Ja tutaj nie jestem częstym bywalcem, wy też pewnie nie, ale zapraszam was się do nowego świata. Świata, o którym może nie macie pojęcia, ale on jest. Całkiem fajnie to wygląda. Ty, ale jaka wysoka ty. Patrz, jaka piękna limuzyna. Pancerna, taki Hammer jest. Skąd przyjechałeś? Z Grabniaku, Gerbeka. Gerbeka, co to jest? Miejsc mazowiecki. Często tu wpadasz? No co tydzień. Jestem w domu, no to co tydzień. A co lubisz w tym miejscu, powiedz mi tak szczerze? No dziewczynki. Dziewczynki, rozumiem. Jakiś głos, blondynki, brunetki, czy po prostu? Brunetki, blondynki, wszystkie wasze dziewczynki, kocham was. Czyli no. Nie muszą być zajęte, czy wasze, czy zajęte lubisz? Jak to? No nie mogę, bo mam dziewczynę, no. Rozumiem, czy tyle to sobie popatrzysz? Tylko sobie popatrzę, ale ją kocham, no. O Boże, to takich ludzi nam trzeba. Jak ma na imię? Gosia. No i Gośka, widzisz, Gosia, dobry chłopak. Chodzi tylko, napije się trochę z kolegami i wraca grzecznie do domu. Dokładnie. Tylko mnie kocha i wraca do domu. Jak się zapatrujesz na Not The Explosion? Generalnie, bo już raz tu byłam i podeszli do mnie, że jestem córką mojej mamy, bo ją kojarzą. Czy znają twoją mamę? Tak, no. Ha, czyli po prostu wszyscy patrzą na to, co robisz, nie możesz się odpiąć wrotek. Dokładnie tak. Wolna, zajęta? Skomplikowana. Czyli masz kilku chłopaków po prostu w takich luźnych relacjach. Nie, no. Jest jeden. Jest jeden, ale on z tobą nie jest, ale ty z nim jesteś. No, raczej na odwrót. Da się znaleźć miłość po alkoholu, czy lepiej na trzeźwo? Da się. A na co trzeba uważać, jak się pije z koleżankami w nocy? Jak jest się... Czyli, a co ona robi? Ona jest agresywna po alkoholu i jak byliśmy w Krakowie, siedzieliśmy w parku i jakiś pan na nas podszedł i powiedział, że się boi, bo wygląda na agresywną. Ale kogo bijesz? Kogo nie bije? Jestem zawsze miła. Ja nie jestem agresywna. Ale nie, na przykład agresywna wobec kobiet czy mężczyzn jesteś? Tylko mężczyzn. Jak się zachowują ze? Czyli jak chłop jest na przykład za chamski, łapie, czy jest jakieś takie teksty, ma za mocne, to dostaje w ryj od to ciebie? To ja, to nie ona. Ona się boi. To już nie wiem, kto bije mężczyzn, ale panowie, zachowujcie się, to nie będziecie bici. No, chłopak ją zmacał i wy**ał mu dwa razy z listwem. Proszę bardzo, i trzeci raz nie zmacał cię już. Cztery razy mnie zmacał. Puszczonym wzrokiem w podłogę, jak nas widzi. A miałaś tak na przykład, że chłopaka pierwsze uderzyłaś, a on cię oddał? Tak. Napierdolam się w klubie w Operze w Warszawie. Opera! To jeszcze działa? Na placu teatralnym taki klub. Chłopowi nos. No. A jak, pięścią? Tak. Jakieś uszkodzenia trwałe na zdrowiu, czy po prostu... Ja czy on? On. Nos! Ha! Ziom, zajebiście! Ale co, zasłużył sobie? Dokładnie tak. Czy ty trenujesz boks? No. Dobrze, daj Instagramka, bo na przykład chłopaki chcecie dostać w ryj, od jak masz na imię? Juliaczka już na Instagramie. Od Julci chcecie dostać w ryj na przykład, a może Busiaczka, nie wiadomo, zachowujcie się, to dostaniecie, to napiszcie tak. No jak masz na imię? Pijano. Nie jesteś pijak, jak masz na imię? Natalia! Jak ci się podoba Explode? Ja pierwszy raz, nie, drugi jest. Ja też jestem pierwszy raz! Jak się podoba? Nie podoba! Dlaczego? Przecież ja mam zajebiste świat. Panieński brodowej! Gratulacje! Ale jakie ładne dziewczyny, długie no! Pewnie, że ładne! Gratulacje! Nie wiem, gdzie jest czego! Ślubu! Kiedy ślub? Nie. Kiedy? To będzie moja przyszła brodowa! Czy jesteś siostrą jej męża? Tak! To jest zajebiście! Nie ma facetów żadnych! Żadnych! Jesteś pierwszym, który do nas podszedł! Ale bałem się bardzo! Takie ładne dziewczyny! Patrzcie, jakie zajebiste dziewczyny! Co to za Ola Woga? Boże, jak się wygląda! Jakie dziewczyny są! Najpiękniejsze! Jak macie na imię w ogóle dziewczęta? Jak myślisz? Kurwa! Nie no, Marysia i Ania! Marysia, no! Ola i Ania! Kasia! Ola! Julia! Zobacz. Ona ma na imię, wiem jak ma na nazwisko, powinna mieć pasut, jest taka piękna. Ojej! Ola i Wiktoria, mega normalne dziewczyny, słuchajcie widzowie. No, ja kocham swojego chłopaka. Proszę, k***a, co? Ja też kocham swojego! Kochana, ja bardzo lubię dziewczyny, które przychodzą do klubu, są zajęte i mówią o tym. Ja to bardzo szanuję, nie ma zamiaru tego wycinać, bo k***a, niektóre szony się powinny uczyć tego, a nie, że przychodzą j***ne do klubu i udają, że są wolne. Ja nie. Na maksa, bo to jest oszukiwanie drugiej osoby i jebać to. A skąd jesteś dziewczyny? Stąd, z Warszawy. Z Warszawy, nie będę musiał daleko jeździć do ciebie. No. Często tu przychodzicie do tego pięknego miejsca? Nie, pierwszy raz jestem. Zmieniłeś fryzurkę. Spałyście kiedyś z Rudym? Czy to nie da się? Nie. Ja wolę brunetów. Brunetów. 2 metry tatuaże musi mieć? Nie. Nie. Bez. Po prostu brunet. Mój niunio nie ma tatuaży. O, następna zajęta dziewczyna i się przyznaje, proszę bardzo. Chodźcie dziewczyny. Jakie piękne. My mamy
Zajęty! Co? Wy jesteście wolne z czym? Nie. Wszystkie zajęte? Panie bardzo Panie. Fajnie dziewczyny. A skąd jesteście? Z Warszawy? Lubelskie. Przyjechałyście z Łukowa tutaj? Lublin. Byłem w Lublinie. A jak ogólnie Lublin oceniacie? Średnio. Dołączam się do tej oceny. Co to jest za by? To jest B jak Beata. Czyli ona dzisiaj bierze ślub? Dzisiaj nie, ale za 21 dni. Rozumiem. Stresujesz się jej ślubem? Czy masz Bo nie spełniam żadnej takiej stresującej funkcji. Więc... Rozumiem. Czy po prostu... Jestem tylko gościem. Idziesz się napić za darmo i najeść. Najebać się idę. Tak trzeba żyć. Jak się bawisz? Zajebiście! Tak, fajny klub! Tak, najlepszy w Warszawie! No ja też tak myślę! Jak masz na imię? Angelika! A ja Robert! Ja wiem, gdzie ty są! Totalnie! Myślę, że mi się przydadzą te okulary! Pójdziemy się potem napić, co? Chcesz teraz? No to chodź! Jesteś grzeszna dziewczyna, czy nie? Nie! No i takich nam ludzi potrzeba, tak? A jak? Zdrowie Angeli! Siema, byku! Witaj! Skąd jesteś? Z Lublina! Znaczy, no, z Lublina, ale mieszkam w Warszawie. Co cię w tym miejscu urzekło? Dziewczyny przysiutko. Blondynki czy brunetki? Wszystko, wszystko. Nie można wydziwiać, panie. A jak? W tych czasach nie wolno. Panowie, jak to jest, no, być zespołem disco polo w Polsce? Powiedzcie tak szczerze. No, powiem ci, że fajnie. Ponad 300 koncertów rocznie. Ja ale to wy no sobie jesteście w trasie. Tak, ale ja, wiesz, zawsze tak mówię, że fajnie robić to, co się lubi, nie? Kiedy wy mieliście taki moment, że zobaczyliście, że dobra, to będzie moje życie, nie? To będzie mój sposób na życie. Ja powiem tylko tak, zaczęło się od tego, że Patryk zawsze robił dla innych muzykę. Przyszedł taki czas, że powiedział, dlaczego mam robić dla kogoś? Czas robić dla najlepszy siebie. Najlepszy moment w życiu, kiedy się orientujesz. Każdy numer, który zrobił, stał się hitem. To super, to trzeba mieć czujkę taką, nie? No taki fuksik, wiesz. Zatańczy w klubie tutaj. Lubisz taką pracę tutaj, czy na przykład nie denerwujecie, że się gapią, albo nie wiem, zaczepiają cię chłopaki, czy nie? Czy kulturka jest? No zaczepiają, ale ja ogólnie nie zwracam na to uwagi, jak tańczę, no bo też schodząc z podestów też nie mamy za bardzo kontaktu z ludźmi, więc ja się skupiam głównie na tym, żeby się dobrze bawić i tańczyć. Dobra, to o czym myślisz w trakcie? O czym myślisz w trakcie? Bo to trzeba wyłączyć nie dość, że słuch, bo krzyczą, to jeszcze wzrok, bo się gapią, więc o czym ty myślisz? No, ja jestem ogólnie wagą, więc mam dużo artysty i muszę to jakoś wyrażać i ja sobie znalazłam taki sposób, że będę tańczyć. Więc tu nie wiem, o czym myślę. Chyba o wszystkim. A ile masz lat? Albo o niczym. A ile myślisz? 19. Nie, dużo więcej. Co? 20? 25. 25. Nie widać w ogóle. Trzymam, to ten sport robi robotę. Więcej niż taniec, to trenuję siłowo. Trening siłowy. Rozumiem. Jeśli chodzi o taniec, to pole dance. Masa czy rzeźba obecnie? No dobra, no i co? Wychodzisz na ile minut? Na 10. 10 minut, no i co? Ile razy? 3? 8. Niezłe cardio. Do 5 rano? Do 3. Dziewczyny się zbroją, słuchajcie, na wyjście, niczym w zbroję jacyś gladiatorzy. Tak jest, ubieramy jest. Się, jesteśmy gotowe. Jest Wiktoria. Wiktoria, ty też kochasz tańczyć? Uwielbiam. Rozumiem, to jest jakieś, trenujesz ten taniec? Od dziecka gdzieś tam byłam związana z tańcem, a teraz jestem w agencji oprawy artystycznej i praktycznej właśnie jeżdżę po Polsce i wykonuję takie pokazy. W klubach taniec co jeszcze robisz? W klubach, czasem na jakichś bankietach w Warszawie, jak są jakieś bale i po prostu występujemy adekwatnie do okazji. Szufla! Siemano! Jak masz na imię? Adam! O! Adam, jak długo tu grasz? Około 10 lat. O kurde, bele! Jesteś na się grasz, siema! Jesteś kurwa normalny chłopaczynaj. Dokładnie. Wszystkie świnie zaczepiasz, ty. Nieprawda, ja bym kurwa na TikToku, ty. Nie, no gdzie na... Cię obserwuję, ty. Aj, no to miło mi, dobrze, dobry content. Trzymaj się. A jak masz na imię? Kamila. Ja tutaj z Gdańska przyjechałam. Boże, tak daleko miałam i przyjechałam. Iński, panie Iński, słuchaj. Od 1 do 10 ilu chłopaków już przetańczonych? Żadnych. I bardzo dobrze, to był test na wierność, zdałaś. Kamera to tak, widzi? Zdałam. Kamera to widzi. Związku, więc nie mam, zero. Nie? Jesteśmy razem, my jesteśmy, poznałyśmy dzisiaj się i jesteśmy psiapsi najlepsze. Tak. Chłopa ogarnęłaś, czy ciężko? No ja wolałabym pasutę, no. Chodź. Tak? Chodź. Wryj ktoś dostał? Jeszcze nie. Nie wypłaciłaś nikomu bomby? Jeszcze nie. Bardzo ładnie tańczy. Ja cię kocham. Ja ciebie też kocham. No kocham cię, no. Ja ciebie bardziej kocham. Taka piękna dziewczyna. Ale nie twój sort. Dlaczego? Jesteś za młody. Za młody? Lubisz starszy. A ty ile masz lat? 20 max. Starszy. Nie widać w ogóle. Nie.
Patrzcie panowie, jak można się trzymać zajebiście. Jak masz na imię? Selina. Oj, na drinka. Słuchajcie, cena za 6 shotów 52 zł. Uczciwa cena. Jaka piękna dziewczyna, wysoka. Nigdy nie paliła się peta. Nigdy w życiu. Uprawiam sport. Uprawiasz sport z kim? Jaki? Siatkówkę. Boże, taka piękna młoda dziewczyna wysportowa. Musisz zobaczyć tyłek, żeby uwierzyć, że siatkówka. Dobra, pokaż. Ale sport! Co jest? Zrobimy sobie zdjęcie na Instagramka mojego? Tak! Patrz, jak się cieszę. Chłopaka masz? Nie! Jakim cudem nie masz chłopaka, taka piękna dziewczyna? Mam wygórowane standardy. Rozumiem, ale musi być siatkarz albo koszykarz? No bo umówmy się, ty jesteś dziewczyna wysoka, nie? Jestem. Patrzcie, nie ma, ona nie ma... Jesteś rudy! Jestem rudy, chłopo, co? Elo! Ale no pokaż jeszcze raz, zobacz. Zobaczcie, to jest zdrowa dziewczyna wysportowana. Ile musi facet mieć wzrostu? Wyższy od ciebie? Dla mnie? To nie chodzi o wzrost, musi być większy. Lubisz disco polo? Uwielbiam. Naprawdę? Nie? Razem z dziewczynami przychodzimy dużo pośmiać się z ludzi. A pośmiać się? Nie pośmiać się. Nie pośmiać, popatrzysz sobie. Patrz. Dobra, nikt się z nikogo nie śmieje, no obserwacja. Tu jest naprawdę mocno. A jak się tańczy to disco polo? Znają ci... Twoje słowa tak mnie raniło! Wieczór panieński? Tak! Kto bierze ślub? Ja! Gratulacje! Ja jestem dziadkową! Mega melarz mi tobie! Nie ma to jak wieczór panieński, nie? A ty masz męża? Gratulacje! A ty masz męża też? Nie! Wolna? Paka! A czemu nie, czy on nie oświadczył ci się? Za krótko jeszcze! Rozumiem. Jak ma na imię? Piotrek! Piotrek, oświadcz się! Nie! Nie oświadczaj! Jest czas! Słuchajcie, wchodzi after party teraz! Kurwa, dobrze jest, chłopaki tańczą! Dziewczyny, lubicie after party? No jak? Za co lubicie ten zespół? Za wszystko! A naprawdę jesteście fankami? No jak? Fajne chłopaki, co? Zajebiste! Piękna jesteś! Dziękuję! Siema! Dzwon, dzwoneczku, budź te boby, dzwon, dzwon, dzwon! No, sokoły, jak się bawicie i w ogóle? Super, po prostu impreza mega! Czyli co, dobrze się bawicie, tutaj potraficie wyciągnąć z tego miejsca co najlepsze, nie? Dokładnie, bo tak trzeba. A czym dla was jest Explosion w sensie w porównaniu do innych klubów? Najlepszym? 10 na 10. 10 na 10? Tak, dokładnie. Najlepszy w Polsce. Takie piękne dziewczyny. Specjalnie ze Szczecina tu przyjechałeś. To się ceni. Ale nie przyjechałeś się specjalnie tutaj. Specjalnie. Tak. Naprawdę. Przepraszam widzowie, do Szczecina tylko samolotem, nie ma mowy. Pociąg jedzie 7 godzin. Tak. Takie piękne dziewczyny bez chłopaków przyszły? Tak. To ustawiają się pewnie w kolejkach faceci. Zawracają głowę. Dlatego uciekamy. Gdzie, gdzie indziej, czy tutaj jest najlepiej? Zostajemy tutaj. Zostajemy. Do której? Do rana. A ja z wami chyba, ja z wami. Jak macie na imię? Kinga. Kinga. Marzena. Kinga i Marzena, zapamiętam imiona. Dziurawa koszulka, skąd pomysł? Z lumpeksu. Z lumpeksu, dlatego taka dziurawa. Tak, ale trzeba odnawiać, drugie życie dawać. Chodzi ci o to, że trzeba recykling uprawiać, żeby... Tak, dokładnie. Ratujemy planetę. Dokładnie tak. Ty mnie uratowałaś. Ja też jestem z recyklingu już po 40, chłopak. Widać. Ała! Co lubisz w Explosion? Przyszłam po półtora roku, jak byłam zniesmaczona tym miejscem, tak przyszłam się bawić i mam nadzieję, że będzie dobra impreza, no i... I odzyskałaś wiarę w to miejsce. Na razie jestem 5 minut i idę na szluga, na razie przepalić sytuację. Rozumiem, ale jak ci się podoba? W porządku jest. Lubisz disco polo? Lubię disco polo, potańczymy, może wyrwiemy się za jakieś ech poleczko. Oczywiście, że tak, ej poleczko, bo tak jak masz na imię? Marlena. Idziemy na shota zaraz. Dobra, idziemy. Teraz? Dobra. Teraz, to chodź. Patrzcie, jakie ona ma piękne oczy niebieskie. Spójrzcie tylko w te oczy, czy one mogą kłamać? Właśnie, oczy to jest zwierciadło duszy. No kotek, pamiętam cię, no kocham cię, tęsknimy za tobą. Mieliśmy się bawić razem. Bawimy się, nie pamiętam. No gdzie uciekłaś z jakimiś chłopami wysokimi? Żartujesz sobie? Z koleżankami, to były koleżanki. To była koleżanka. Jesteś idealna, kocham cię. Tak, ja ciebie też. Ja nie żartuję. Ja ciebie też kocham, ja na serio. Ja nie żartuję. Jesteśmy razem? Jesteśmy, no. Jeszcze mam dziewczynę, widzowie, ustatkowałem się. Wystarczyło przyjechać do Explosion, prawda? Bo to jest poważny związek. Poważny. A ile masz lat? A 20, 19, 18.
19, no. Pasujemy do siebie? Mega! Fajnie, co? Stawcie łapkę w górę i suba. Właśnie widzowie, dajcie suba, bo ja ciężko pracuję tu dla was. Dajcie suba! Ona lubi pomarańcze! Czekaj, ja mam pytanie. Czemu jesteś rudy? No właśnie, nie wiem, ale nie pasuje mi. Zakochała się w nim taki, jaki jest. Prawdziwa miłość to ty. To właśnie. Fajne dziewczyny, patrzcie jak się dobrze bawią. Pozytywna atmosfera. Tak? Tak. Wiecie co, widzowie, czasem chciałbym mieć taką naprawdę związek prawdziwy, babę taką, która mnie pokocha. I ty mi się wydaje tylko dziewczyną, która potrafi być podporą dla mężczyzn, tak serio. Jestem. Żarty żartami, ale jak ty jesteś obok, to jesteś na dobre i na złe. Tak. Boże, jakie to jest piękne. Widać z oczu, nie? Dobrze ci z oczu patrzy. No. I pozdrów mojego męża, proszę. Pozdrawiam Karola. Nie, jakiego Karola? Ty mówiłaś, że kochasz Karola. Nie powiedziałam, że kocham. Powiedz, pozdrów Patryka ode mnie. Pozdrawiam Patryka ode mnie. Że jest zajebisty. Patryk, jesteś przystojny, mega. Mega. Ale lubi dziewczyny. Mnie tylko. Dziewczynę. No bo jak się podoba Explosion? A to jest trudne pytanie. Czemu? To zależy. Ogólnie jest okej. Okej, ale lubisz disco polo, tak? Nie lubię. Ja tam nawet się nie bawię. Ja też na tę salę nie wchodzę. Byłeś tam. Byłem na chwilę, ale właśnie tam jest disco polo. Dla mnie zaczę. Okej, dobra. Długo tu przychodzisz? Nie, ja jestem tutaj drugi raz chyba. Okej. Drugi albo trzeci. Ale fajny klimacik jest, co? Bywało lepiej. A sama jesteś, czy skąd? Śliczna dziewczyna. O, jest przepiękna. Wtedy też bardzo ładna. Natalia, powiedz coś do widzów na koniec. Miłe zabawy. Miłej zabawy. Jazda! Woo! Zostaje jeszcze chwilę, widzowie. Dajcie łapkę w górę i subskrypcję.